Cześć, dzień dobry, dzień dobry Bartek z stronki. Słuchajcie, parę miesięcy temu omawiam dla Was różne takie dziwne programy dystrybucyjne, tak można to tak nazwać, oprogramowania dla Linuxa. Chodzi o AppImage chodzi o Flat, Flatpak i chodziło tam o snapy. Dzisiaj zaprezentuję wam trzy programy, które bardzo ułatwią korzystanie z tych, że można powiedzieć, centrów dystrybucyjnych, tak powiem to w ten sposób. Naprawdę dwa do dwa do i jeden dla API Naprawdę programy, które mogą się przydać, które są, można powiedzieć, nawet obowiązkowe i bardzo bardzo pomagające. Żeby jest sprzęt na tym laptopie, wam pokażę na mincie 22. Dobra, zapraszam do filmu po prostu Dobra, witam na mincie Witam na mincie 22 Nie będę omawiał czym jest Appimage, czym jest Platpak, robiłem filmy o tym Polecam sobie to obejrzeć, bo dokładnie to wyjaśniłem też, czym one się różnią i czym się zajmują Ja się dzisiaj zamierzam skupić tylko na programowaniu, które pomoże nam w ogarnięciu tego Jak wiemy, jeżeli chodzi o pobieranie, możemy pobrać sobie API a na przykład jest taki spakowany plik, tak, z Appimage Hub albo z jakiejś tam, nie wiem, strony Producenta danego programu, na przykład Shotcut ma jak najbardziej pobieranie tutaj API MAGE, tak? Pobieramy jest elegancko, fajnie, pięknie. Flatpaki flat pobieramy z Flathuba. Główne repozytorium, można powiedzieć, stąd się to pobiera. Teraz tak, te programy, które chciałem Wam dzisiaj pokazać, to jest tak, jeżeli chodzi o API MAGE, zacznę od tego. Jak chodzi o przerzutkę, bo to jest przerzutka, lever, tak? Przerzutka, tu jest GitHub jego, nie musimy tego kompilować, pobieramy sobie uwaga z flatpaka. Drugi program, który dzisiaj... A dobra, jedziemy po kolei, bo się wszystko popierdzieli. Pierwsze przerzutka, to nie top, to nie przerzutka. Mamy przerzutkę tutaj zintegrowaną z systemem naszym pięknym, proszę bardzo. Jaką on odpalicie pierwszy raz, to tu nie będzie od kata, tylko będzie puste miejsce. Program wygląda, można powiedzieć, w ten sposób. Co on umożliwia zintegrowanie api Major z naszym systemem? Bo jeżeli ściągniemy sobie dowolnego api Major, ja tutaj zaraz wejdę do, do jakiegoś katalogu, gdzie to mam zainstalowane, w pobranych, tak teoretycznie, w pobranych. Popatrzcie sobie, mam tutaj na przykład gimpa w Appimage'u, tak? Żeby go uruchomić, to trzeba normalnie dawać właściwości, tutaj dawać jakieś uprawnienia, zezwól na uruchomianie, pierdzelenie takie, że głowa mała, tak? Natomiast, jeżeli mamy odpaloną tutaj przerzutkę, to możemy zrobić sobie taki myk. Bierzemy Appimage'a i przerzucamy go po prostu tutaj. Wtedy pojawi nam się takie ładne okienko, śliczne, tak? Tak, ja jestem zdecydowany, zgadzam się na to. No i teraz mamy dwie możliwości. Po pierwsze możemy ten program po prostu prosto uruchomić, a po drugie możemy dodać sobie do menu aplikacji, czyli tutaj, bo tu w tej chwili gimpa chyba nie będzie żadnego, tak? Gimpa tutaj nie ma. Uruchamiacie albo dajecie tam uprawnienia do, do API Image'a, to on nie, do, nie, do, nie dodaje się do naszego systemu całego. Po prostu trzeba klikać w katalogu na to i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą Gear Lever robimy jedną rzecz. Dodań do menu aplikacji i jest to automatycznie zintegrowane. Popatrzcie się na to. I dziękuję. Mamy tu od razu informacje przy okazji, jaki to jest typ pakietu, to zwykłego człowieka to nie interesuje bardziej zamasowanego może. Komendy dodatki do, do komend danego programu możemy sobie dodawać jak chcemy. Stronę internetową programu możemy sami wpisać. Plus mamy tutaj na przykład możliwości update'u automatycznego bapi jako tako, niektóre mają możliwość automatycznej aktualizacji, a niektóre nie. E, dlatego możemy czasami sobie to sami włączyć po prostu wpisać tutaj, nie wiem, stronę GitHuba. Co rezerwy dodatkowe, no ale tam kota, kota urzędują, tak? E, możemy tutaj wpisać sobie stronę, na przykład, nie wiem, GitHuba, gdzie będą ak automatyczne aktualizacje, nam szły wtedy, tak? Jeżeli dany program tego nie obsługuje, sporo nowych już to zaczyna obsługiwać. I, i, I co? No i tutaj mamy spis tego, co mamy zrobione w tym systemie. Mamy check for updates. Tak jak mówię, jeżeli wpiszemy wpis sobie dane, dane te linki do stron, no to będą autoryzacje nam lecieć, nie? Jeżeli chodzi o ustawienia, dużo tego tutaj nie ma. Jakieś tam dodatki. Możemy ustawić sobie tutaj yy, lokalizacje, gdzie te gotowe, zintegrowane API Major będą się kopiować. To jest pierwsze, nie? No, integrację i tak dalej, i tak dalej. Aktualizacje możemy poszukać. Ewentualnie, jeżeli zarządzanie plikami, jeżeli chcemy, możemy sobie klonować API tak, a nie przekon prze przenosić je y, do innego katalogu. No, prosty, prosty program działa świetnie. Bardzo, bardzo go, gorąco go polecam, bo sam używam, naprawdę jest bardzo czasami przydatny przy API Major. Kolejny program, który chciałem Państwu zaprezentować to jest FlatSeal i Warehouse. Najpierw zaczniemy od tego Warehouse, czy Warehouse, nie wiem jak to wymawiać nie mam pojęcia. To jest programik do ogarniania ogólnie flat, yy, tych flatpaków. Ja wiecie, flatpaków trochę w systemie mam tutaj zainstalowanych mogę je sobie tutaj za pomocą tego programu aktualizować, nie wiem, kopiować dane jakieś tam jeżeli będę potrzebował nazwę pliku czy aplikacji cokolwiek innego Y, takie rzeczy to są, to są pierwsze obówiem sobie tutaj nie? Mogę je otworzyć ten program, tak? Odpal mi się better be, No, Betterbird be mi się to odpalił, ale wam go nie pokażę, bo to moje maile są i tak dalej, więc nie mogę. Rodo, sorry, tak? W każdym razie możemy sobie to ładnie uruchomić, możemy tu go odinstalować na przykład y, zobaczyć podgląd katalogu gdzie są dane tego programu, nie? żebyśmy ręcznie nie musieli szukać, bo niektóre aplikacje Flatpak wsadzają te swoje aplik dane aplikacji do jakichś dziwnych katalogów. Przeważnie to powinno być tak jak tutaj. Czyli dom, domowy, nazwa użytkownika, no i tutaj mamy de facto to, tak? Tak to u mnie będzie wyglądało, to są aplikacje, wszystkie flatpaky, jakie mam. No takie sporo jest tutaj, bym powiedział, ułatwień. Możemy oczywiście jest tutaj również wyszukiwanie, możemy sobie to ładnie poukładać, jak dużo tego mamy, to co chcemy tutaj, jakieś runtime systemowe, czy jakieś sterowniki, na przykład mamy do Nvidia, popatrzcie ile tego się ładuje dodatkowo, nie. Mesa to jest do, na przykład do Nuvo, albo do Radeonów takie rzeczy. To wszystko jest ładowane razem z flatpakami, nie. Możemy też wyszukiwać dane aplikacje. Mamy tak zwany thresh user data, czyli usuwanie danych użytkownika. Jeżeli odinstalujemy sobie jakąś aplikację, to ona czasami nam zostawia dane użytkownika, tak? Po to, że ja będziemy ją instalować jeszcze raz, żebyśmy mieli to ustawienia, co mieliśmy kiedyś, tak? Będziecie że wiecie o co chodzi. Natomiast trash user, to wiadomo, że te wszystkie dane nam wylecą z dysku. Możemy aplikacji zabronić dostęp do update'ów, możemy zarządzać tak zwanymi snapshotami różnego rodzaju, tak? Czyli migawkami danego programu. Możemy tuż ogarnąć sobie tak zwany downgrade. Czyli nie bawić się na przykład w konsoli, pisanie w downgrade itd. tak dalej, Tylko możemy sobie to po prostu, ten temat, że tak powiem, ogarnąć tutaj bez problemu z Warehouse'a. Świetna sprawa. Widzimy, którą wersję chcemy zainstalować, do której chcemy zdowngrade'ować, tak. No i spokój. Jak sobie zrobimy downgrade do danej wersji, którą chcemy mieć, to zostawiamy disable updates, żeby przy ponownej aktualizacji, na przykład latpaka, ta wersja nam nie wskoczyła znowu na jakąś nową, której nie chcemy. Więc naprawdę, ogarnianie Flatpaka za pomocą tego jest bajka. Oczywiście mamy dodatkowo hamburger menu, dodatkowe rzeczy, let over data, czyli dane porzucone można powiedzieć, które jakiś program tam był kiedyś i zostawił śmietnik. Mi zostawił śmietnik Gary, którego wywaliłem na zbity pyszczek, powiem tak. Tak, chcę to wszystko wywalić do kosza. Dokładnie tak. Nie muszę tego szukać po katalogach, tylko garniam to w ten sposób graficznie, szybko, prosto i po prostu ten manager remotes, Czyli sklepy. Możemy standardowo mamy tylko FlatHuba zainstalowanego, tak? jeżeli sobie go dodamy, oczywiście. Możemy tutaj dodać, nie wiem, App Center z Flatpaka, Elementarii z Elementarii, tak? elementary OS. FlatHub Beta, czyli wersje beta aplikacji, które są na FlatHubie. One są oddzielone. Tak jak mówiłem, z Fedory na przykład, czy z GNOME Nightly. Nie róbcie tego, jak nie wiecie o co chodzi, bo to nie da Wam więcej. Aplikacja może rozpalić połowę systemu Flatpakowego, bo Flatpak jest oddzielony od głównego systemu. Przecież na tym to de facto wszystko polega. Możemy zainstalować sobie From File, tak? czyli z danego pliku. Ja dam sobie From File, dajmy sobie na pobranych, mam parę tutaj dziwnych rzeczy, dajmy sobie, nie wiem coś, może być Falcon. Ok, proszę bardzo, tak chcę zainstalować tylko dla jednego użytkownika, czy dla wszystkich w systemie. Tylko dla mojego użytkownika. Buch instaluje nam pięknie Flatpaka w ten sposób. tak, Jeżeli nam się nie chce instalować tego GNOME Software, yy, yy, dobrze mówię, GNOME Software to obsługuje Flatpaki, to możemy sobie ogarnąć to w ten sposób. Bardzo fajny program. Yy, refresh list, wiadomo, z, instalacja ze strony www, podajmy adres i ten. Są skróty klawiszowe, do tego możemy sobie poogarniać. Yy, program yy, jest w porządku, ale brakuje mu funkcji, które daje nam właśnie Flat Seal, czyli uszczelka, można powiedzieć, tak? Coś w tym rodzaju. Flat Seal jest dla bardziej zaawansowanych ludzi. Dlaczego? To jest program, który, tak jak w Androidzie, umożliwia nam ustawianie. Hmm, funkcji albo pozwolenia danej aplikacji na dane rzeczy możemy sobie odłączyć na przykład sieć danemu programowi albo komunikację między procesami, cokolwiek potestować sobie, nie wiem, na Waylanda jak to chodzi i tak dalej, tak dalej ustawień jest sporo ale naprawdę nie, nie róbcie po prostu O, kliknę, o, bo chyba wiem, o kliknę, bo potem ta aplikacja nie będzie nam działać. Ale jeżeli tak się stanie, pogrzebiemy za dużo, to pojawia nam się tutaj resetuj. Tak ja na przykład wezmę teraz flakona, tak? Mojego pięknego flakona. Mam tutaj flakona, znaczy falcona, przepraszam, to jest naprawdę świetna, świetna przeglądarka, że jest nie nawalam. Nie? No i zróbmy sobie tak, że chcę jej odsiąć sieć, po prostu. Bo nie chcę, żeby moja przeglądarka internetowa miała sieć. No, ma to sens po prostu w 100%, no ale okej. Okay. Program musi być zrestartowany, żeby te rzeczy załapały. Dziękuję, do widzenia. Mimo, że ja normalnie mam internet, proszę, mam tutaj Chroma, mogę wejść sobie, nie wiem, na, na DistroWatcha i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę używać Firewalla do tego, tylko blokuję danemu programowi dostęp do internetu. Jest po ptokach, tak? Czyli nie wiem, Google, tak, Google i dostawiamy brak internetu. Oczywiście to nie wszystko, bo tak jak mówię, że też jest bardzo zaawansowane. Czy do debugowania danej aplikacji, sprawdzenia, nie wiem, z czym się ewentualnie program łączy, albo czego używa i tak dalej, i tak dalej możemy sobie tutaj temat używać, tak? Jeżeli chcemy zablokować drukowanie, buch, zblokujemy drukowanie, tak? Czy cokolwiek innego. Czy dostęp do plików systemowych. Możemy aplikacji udostępnić na przykład, jeżeli standardowo dany program nie ma czegoś takiego, ma zabronione, to my po prostu, jako dobrzy ludzie, możemy tym programowi pozwolić grzebać w systemie, tak? Jest taka jak najbardziej opcja. I to jest, jak widzicie, dużo, dużo bardziej rozbudowane niż Warehouse, ale ten program jest do zup znaczy do innych celów, ale ja polecam zainstalować obydwa, dlatego że one się uzupełniają. Tak? No, Ale to Wam nie pomoże ogarnąć API w systemie, czy danych tam pozostałe, czy tak dalej, tak dalej. Zainstalujecie samego warehouse'a, no to dostępu do tych. Rzeczy tutaj nie będziecie mieli. No szkoda, nie zrobili tego w jednej aplikacji. Nie no, ale cóż, no KIS. Tak, czasami KIS utrudnia życie. Czyli keep it simple, stupid. Jak to mówią, tak. Każda aplikacja ma robić jedną rzecz. No to jest czasami o tyłek rozbić. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo nie mogę mieć jednej aplikacji, na przykład tego, Flat Seal, plus dodatkowo Workhouse, jako plugin do tego, wbudowany po prostu, kurde, aby to życie ułatwiło, ale nie. Nie, bo wszystko musi być sobą. No to jest taki bałagan, że głowa mała czasami, nie? Wiem, ja muszę czasami ponarzekać, ale myślę, że wielu użytkowników się ze mną zgodzi, nie? Że na przykład jedna aplikacja, załóżmy, Warehouse jest główna i Flatsteel jest do niej pluginem dodatkowym i mamy wszystko w jednym, a nie instaluj to, instaluj tamto i tak dalej, bo to na desktopie jest to bez sensu. Utrudnia życie. Na serwerach bajka. Na desktopie to po prostu ten cały kis utrudnia życie. Powiem to w ten sposób. Nie? Ale to już takie dodatkowe, dodatkowe narzekanie. A jeszcze jedna rzecz, jak już to zmieniłem sieć, tak coś pogrzebiemy strasznie i w ogóle to włączymy. Nie wiem, nie róbcie tego w domu, naprawdę, bo to się może bardzo, bardzo źle skończyć. A Picasa pewnie się teraz nie uruchomi. Albo ja cudawianki jej robię na przykład. Nie? Jak już to poustawiamy, program się co robimy? Resetuj. I wszystkie ustawienia wracają do standardu, tak? Przynajmniej powinny wrócić do standardu. Poznajcie się, myślę, z tym programem, bo warto, po prostu warto. Flacil jest dostępny i tam jest GitHub i można go po prostu z flagpaka elegancko pobrać. Z tym, że tak jak widać, tutaj nie ogarniecie update'ów, downgrade'ów i tego typu rzeczy. Dlatego powtórzę po raz kolejny w tym filmie, idealnie się zgrywa z Workhouse, po prostu idealnie, naprawdę warto ten temat sobie żeby ogarnąć wszystko. Pokazywałem, pokazywałem wam trzy programy do dwóch różnych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, bo naprawdę warto to znać, warto tego używać. Ułatwia życie to po prostu, ułatwia życie. Kończymy dzięki, wielkie za oglądnięcie. Mam nadzieję, że tak się przydało w ten wieczór. Taki nie wiem, czy sobotę to poleci, czy w niedzielę, jeszcze nie zdecydowałem. W każdym razie może Wam się przyda. Jeżeli tak, fajnie dziękuję za subskrypcję, łapkę komentarz ewentualnie, jak już wspomagacie ten kanał, to już w wielkie, wielkie, wielkie dzięki, naprawdę. Wszystkim wspomagającym i nowym, którzy zaczną wspomagać po tych filmach, może się coś tam dorzuci, jakąś złotówkę, albo cokolwiek. Zawsze, zawsze coś, ja się nie nawalam. E, słuchajcie, widzimy się w następnym filmie na kanale, tutaj z Nuksa. No, a tymczasem trzeba sobie tak nóżki wywalić, wziąć tą zieloną butelkę i popatrzeć na ziemię trochę, nie? Trzymajcie się ciepło, gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.